Firmy rodzinne mają wiele wyróżników. Przede wszystkim charakteryzują je bardziej wyraziste kody wartości. Firmy poszukują dzisiaj takich wartości, poszukują je korporacje. W firmach rodzinnych one występują w sposób naturalny, w sposób wynikający z tego, w co wierzą, jaki sens działania mają ich założyciele. To jest taki duży, istotny wyróżnik, dlatego że powoduje, że do firm rodzinnych w jakiś sposób garną się pracownicy. To odróżnia ich również tak na tle klientów, bo stanowi też taki bardzo mocny, wyrazisty wyróżnik. Różnic jest wiele, dotyczą one sposobów organizacji firmy, chociaż może tutaj nie są one aż tak duże, sposobów usytuowania poszczególnych działów, sposobów finansowania swojego rozwoju. Wydaje mi się, że największa dotyczy jednak tego, że gdybyśmy mieli porównać korporacje z jednej strony, z drugiej strony firmy rodzinne, a z trzeciej takie mniejsze organizacje, to najsilniej pod względem takiego oddziaływania wartości oddziałują właśnie firmy rodzinne. Ośrodek Dialogu i Analiz Think Tank zbadał ostatnio, jakie jest podejście do rozwoju w perspektywie krótkoterminowej i w perspektywie długoterminowej zarówno juniorów w firmach rodzinnych, czyli tych, którzy albo przejmą, albo przejmują w tej chwili już władzę, jak i seniorów, tych, którzy mają ją oddać. Wyszło z tego, że istnieją pewne różnice, one może nie są tak wielkie, ale warto o nich wspomnieć. Po pierwsze, zarówno seniorzy, jak i juniorzy dostrzegają, że ich najważniejszym zadaniem dzisiaj jest koncentracja na ludziach, koncentracja na innym sposobie zarządzania. Taki sposób folwarczny, autorytarny, w którym mówiło się, co należy zrobić, on już w firmach nie działa, nie przynosi rezultatów. Trzeba bardziej włączyć w podejmowanie decyzji pracowników, trzeba korzystać z metod partycypacyjnych. To jest bardzo ważna konkluzja, bo pokazuje, że oba pokolenia dostrzegają, że firmy mają z tym problem. Rzeczywiście dzisiaj cały świat poszukuje takich bardziej włączających metod angażowania, dlatego że wtedy pracownicy stają się bardziej zaangażowani, stają się bardziej innowacyjni i dobrze, że oba pokolenia dostrzegają taką potrzebę. Ale bardzo ciekawe były również różnice pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem dotyczące na przykład innowacji, rozwoju i marketingu. Starsze pokolenie uważa, że w pierwszej kolejności dzisiaj trzeba się skoncentrować jeszcze na wyciśnięciu ze swoich firm tego, co się da. Uważają, że produkty są ciągle dobre, że nie ma co koncentrować się na razie na takiej wielkiej innowacji, sprzedawajmy to, co się da, dlatego że trzeba wykorzystać ten rynkowy moment. Młode pokolenie, które bardzo często jest obsadzane w roli marketingu, w roli takich osób, które wiedzą coś na temat technologii nowych, chciałoby bardziej koncentrować się na nowych produktach, na nowych usługach, chciałoby też zajmować się w większym stopniu na przykład stronami internetowymi, sprzedażą przez internet, innowacjami, technologiami. Wyłania się z tego taki obraz, że właściwie mamy taki moment międzygeneracyjny, że firmami zarządzają, czy częścią firm zarządzają takie tandemy firm rodzinnych, że jadą oni na jednym rowerze, wiedzą jaki jest kierunek, zmierzają w tym jednym kierunku, różnią się tylko trochę tym, czy pedałować szybciej, czy wolniej. I to jest też pozytywna informacja, dlatego że ona pokazuje, że tak wielkich rozbieżności w tym, jak kierować firmami rodzinnymi, nie ma. Uważam, że firmy rodzinne będą bardziej niż do tej pory interesować się wychodzeniem za granicę i ekspansją zagraniczną. To jest kierunek niezwykle w tej chwili popularny i słusznie, dlatego że polskie produkty i polskie usługi są dobre jakościowo, są dobre cenowo, więc nie ma żadnych powodów, dla których nie mielibyśmy podbijać rynków zagranicznych. To jest dobry trend, natomiast będą pewne bariery tego trendu. Pierwszym jest bariera finansowa. Ona jest do przezwyciężenia, dlatego że ten wzrost na pewno wymaga pieniędzy. Można go dostać od banków, można go dostać też czy wygenerować z kapitałów własnych. Ale trudniejsze kwestie, jakie się tutaj wyłaniają, to jest kwestia struktury organizacyjnej takiej firmy. Trzeba ją przebudować. Firma, która działa na rynkach zagranicznych, działa trochę inaczej. Musi być inaczej zorganizowana, trochę inaczej planuje swoją strategię. Powinna inaczej planować swoją innowację także. Duże różnice występują w marketingu w takich firmach. A nade wszystko firmy rodzinne wychodzące za granicę z ekspansją potrzebują dobrych ludzi, którzy znają różnice międzykulturowe i sposoby działania na różnych rynkach. Mam wrażenie, że to może być największy problem, bo jednak firmy rodzinne w ciągu ostatniego ćwierćwiecza powstawały tutaj w Polsce, adresowały swoje produkty do nas, do Polaków, wiedzą dużo o polskim rynku, trochę mniej wiedzą o specyfice klientów na rynkach innych. A te różnice potrafią być bardzo duże i w tej chwili widzimy, że firmy wychodzące za granicę, firmy rodzinne mają rzeczywiście spory kłopot z pozyskaniem dobrych pracowników, którzy mogliby w tych strukturach zagranicznych pracować. Bo też takich ludzi w Polsce brakuje. Myślę, że to będzie największa bariera rozwoju, ale wydaje mi się też, że ona jest do przezwyciężenia, że ten entuzjazm ciągle i chęć wychodzenia za granice polskich przedsiębiorstw rodzinnych, że on będzie się w najbliższych 2-3 latach utrzymywał i zdecydowanie nawet zwiększał. Dzisiaj mówi się bardzo dużo na temat tego, w jaki sposób firmy, no w szczególności firmy rodzinne, powinny komunikować się ze swoim otoczeniem, ze swoimi
interesariuszami. Każda firma zostawia taki swój ślad w otoczeniu. Działa w określonym środowisku, zmienia go, bierze pod uwagę to, co się w tym otoczeniu dzieje. Mam wrażenie, że firmy rodzinne mają tutaj mniejsze problemy niż na przykład korporacje, które bardzo często są bardzo wysoko i one nie dostrzegają tych problemów społeczności lokalnych, nie dostrzegają problemów pracowników, ludzi, dostawców, interesariuszy. Mam takie wrażenie, że przez 25 lat ostatnich bardzo mało mówiło się o odpowiedzialności firm rodzinnych, a tymczasem ta odpowiedzialność występuje. Bardzo często właściciele firm rodzinnych są w taki ludzki, naturalny sposób zainteresowani tym, co się dzieje na terenie ich gminy, na terenie ich miasta, włączają się w to, wspierają różnego rodzaju inicjatywy, bardzo często przeznaczają pieniądze na niezwykle cenne społeczne przedsięwzięcia, które bez tego by się nie były w stanie udawać. Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia budowania silnej marki firm rodzinnych, ważne jest utrzymanie tego kierunku, czyli nie stracenie takiej ludzkiej wrażliwości na to, w jakim otoczeniu firma działa. Tutaj zagrożeniem jest to rośnięcie, dlatego że im większa staje się firma, tym dalej jest jej do ludzi, tym dalej jest jej do klientów, tym dalej jest jej do miejsca, w którym funkcjonuje. Ale też mam szczerą nadzieję, że właściciele firm rodzinnych w Polsce nie utracą tej swojej wrażliwości, która spowodowała, że są postrzegani przez społeczności lokalne, są postrzegani przez swoich pracowników jako właśnie tacy dobrzy obywatele, tacy, którzy się rzeczywiście troszczą o swoje otoczenie. Firma rodzinna to dla mnie sól polskiej gospodarki, to dla mnie zestaw takich wartości, o których powinniśmy stale pamiętać, to znaczy myślenia długofalowego, czyli w takiej długiej perspektywie, wykraczającej poza tylko jeden rok biznesowy, ale raczej takie właśnie wielowątkowej, to kwestia pamiętania o tym, że to, co robimy, to też powinno mieć sens, nie tylko pieniądze, ale też głębszy sens, a także to dużo bardzo wspaniałych opowieści, dlatego że za każdą firmą rodzinną stoi niesamowita narracja. Każda z tych firm ma swoją historię, często już dość długą, którą można pasjonująco opowiedzieć. No i to są firmy, które bardzo wpływają na nasze emocje i myślę, że będą tak robić bardzo, bardzo długo, a ich właściciele i szefowie swoimi wspaniałymi historiami i swoją wrażliwością będą bardzo na nas oddziaływać i nas inspirować. Kongres jest bardzo cenną inicjatywą, dlatego że z jednej strony gromadzi te firmy rodzinne, które myślą o rozwoju, chcą dojrzewać pod kątem organizacyjnym, pod kątem struktur, pod kątem rozwiązań, pod kątem innowacji, nowych pomysłów marketingowych, a z drugiej strony gromadzi ekspertów, którzy interesują się tym segmentem gospodarki, segmentem ważnym i mam wrażenie, że segmentem nieco niedocenianym. Dobrze by było, żeby jednym z efektów tego kongresu było takie stałe pokazywanie, że firmy rodzinne to jest istotna część polskiej gospodarki, że warto się na nich koncentrować, warto myśleć o tym, jak im w tym rozwoju pomagać, dlatego że no, od tego zależy nasz rozwój i od tego zależy nasz dobrobyt w przyszłości.